Maśki, z tej strony Momo i w dzisiejszym filmiku wraz z Meliankiem będziemy testować japońskie jedzenie, azjatyckie jedzenie z Niemiec. Tak. Także zacznijmy, bo Melian w sumie nic z tego nigdy nie próbowała, także let's go. Okej, więc tutaj mamy stół z naszym jedzeniem i myślę, że zaczniemy od glonu. Czas rozpakować, ja już to jadłam, Melian jeszcze tego nie jadła. W ogóle przywitaj się z moimi widzami. Jak siedzisz cicho. Witam. Bardziej entuzjastycznie powiedz. Siema, jestem Belian! Albo coś takiego. Nie zmuszaj. Ja nie zmuszam do nagrywania wcale. Dobra, dobra, dobra. Otwieram cię. Witam serdecznie, jestem... Jesteś moją starą. Miau. Dobra, mam dla ciebie glony. Tak, tak małe. Kochanie, proszę. Są glony. Glony. Uwielbiam glony. Glony są super. Także... Nie próbowałaś jeszcze? Ojoj. I to taki mas. Jak ci smakują glony? Będziemy oceniać. Będziesz brzygać? Dwa. Świetne. Dwa? Dwa na 10? Tak. Bitch, please, 9,5. To w sumie zależy, czy lubicie glony, czy nie, czy lubicie sushi. czy lubicie glony, czy nie. Lubicie glony. Glony, super. Znaczy, ja lubię sushi, ale te glony, te... Spróbujemy z tym makaronem. Dobra. Wy wiecie, z jakim makaronem, jak oglądaliście vloga. Z racji tego, że właśnie zjadłyśmy coś, co dla Meliana nie za bardzo smakowało, to przejdźmy do Mogu Mogu. Ponieważ kocham korek tej butelki. Nie wiem, czy to widać, ale... Please, to jest takie cute! To jest w ogóle smak... Malina. Malinkowy. Co tam w środku są takie? No właśnie, karetki? To są... Maliny? Takie co się właśnie, nie wiem, bo jestem stąd po niemiecku. Wait. Raspberry, coś tam. Coconut gel. Coś z kokosa, okej. Okay. Sprawdźmy. Ty możesz kokos? Nie. Okej. Okay. Pachnie jak maliny. Toast. Ładnie pachnie, tak, taką mączystą maliną. To smakuje, jak macie ananasy na przykład, albo brzoskwinie z puszki i macie ten syrop, to tak smakuje, tylko że jak maliny. A to smakuje jak taki żelek bez smaku zamoczony w tym sosie. Smakuje mi to w sumie, ale dla osób, które nie lubią grudek w piciu, to może nie smakować, więc tam takie 6 na 10? Ja dam 7. Nie no, w sumie to jest dobre. Czy smakuje tak, jak opisałam? No, czy to smakuje jak taki sok z puszki? Tak. Teraz czas na mochi. Coś jak w aloesie jest. Tak, tylko że w aloesie jest aloes, no. Tu jest coconut gel. Tak. Okej, okay, więc przejdźmy do mochi, bo mochi już kiedyś testowałam, ale nie smakowało mi tamto, smakowało jak masło. Czy może nie dosłownie jak masło, ale tak, więc bardziej ufam dla tych zielonych, bo mają ocie, czyli green tea, zieloną herbatę. Okej, okay, sprawdźmy. Jestem ciekawa, bo tak, mam nadzieję, że się nie zawiodę zieloną herbatą. Bo w sumie mogłam już wcześniej kupić zieloną herbatę, ale tak sobie myślę, o, różowe! Trzeba spróbować w odcinku. No ok, ale za bardzo mdłe. A, jeszcze taka ciekawostka, że... ale fajnie to wygląda, że ten, że jak byłam właśnie w Niemczech, to kupiłam takie mochi i rolniki i one w ogóle prawie smaku nie miały, więc mam nadzieję, że te dwa opakowania zmienią moje pojęcie na temat mochi i zacznę może je częściej kupować albo, nie wiem, jeść cokolwiek, bo na razie to jest takie... O! A chciałabym, żeby to było... Milogramowe? Nie wiem, tu masz napisane. Japanese style taro mochi, czyli jakiś taro coś tam, taro style. Wygląda profesjonalnie. Tak to wygląda. W konsystencji jak mochi, tylko że ma coś twardego w środku, dobra.
Ma taki delikatny aromat herbaty. Okej, okay, sprawdźcie po prostu. Mąka ryżowa wspana herbatą. Z mąką z maczą. Czy smakuje trochę jak poki? Znaczy jak... A bo polewa. Ty już miałeś ten, czekaj. Polewa. Dobra. Uratowało to moje spostrzeżenie na temat mochi, bo te nadzienie są świetne. Dobre. Please. Ta zielona herba to jest świetna w ogóle. Jak to się śmiesznie rozciąga. Mam nadzieję, że nie ogląda tylko żaden Azjata, bo to, co ja zrobiłam z tym mochi, jest karalne. O to chodziło. Mochi jest ważny, ważne są nadzienie. A tamto to było masło. Przekonałam się do tego totalnie. Zaraz sprawdzimy drugie. Okej, więc zjadłyśmy już sobie mochi, zieloną herbatę. Teraz przyszedł czas na Aloe Vera King Premium Peach. To jest aloesowo-brzoskwinowy napój, także nie wiem, co mam się po niej spodziewać. Myślałam, że to będzie herbata, ale chyba nie, więc... No pachnie jak picie aloesowe z brzoskwiną, po prostu. Tylko tak bardzo delikatnie. Jak szampan truskawkowy mi to daje jakiś, albo brzoskwin. Jaki szampan mi to daje? Sprawdźmy. Dla dzieci. Jak barwa się czuje. W ogóle nie ustanęliśmy tego. Mocz. A, to zaraz, właśnie. Już pijesz? Dobra, gościu. Okej. Okay. Przełknij i później powiesz swoje wrażenia. Mosi dla mnie 9,5 na 10. Ja daję 9. Okej. Okay. Sprawdźmy teraz. To beskid, to pachnie jak taki wygazowany szampan jakiś. Ale to pachnie też jak aloes. Pływają kawałki brzoskwini. Nie wiem, ale bardzo smakuje brzoskwinią, to ma giga plus ode mnie. To mi lepiej smakuje. To jest bardziej wyraziste. Myślę, że dam 10 na 10, bo bardzo, bardzo smaczne. Spróbujcie, gdybym miała przy sobie tę część, jak bywała. Czekajcie, sprawdzę wartość energetyczną tego. Prawie żadna, okej. Okay. Nieważne. Shake. Pomieszałam to, czy nie? Chyba nie. Dobra, trzeba ten potrząsnąć. Więc jeszcze raz spróbuję to sobie. Chyba nie wypiję. To dopij. Więc... Sprawdźmy pomieszane. Pachnie taką bardzo ładną brzoskwinią. Brzoskwinią trochę jak ten szampan brzoskwiniowy, ale... Tak, pomieszajcie sobie... Szampan, wygazowany szampan brzoskwiniowy plus sok aloesowy rozcieńczony w wodzie i to razem. To tak smakuje właśnie. Tak, to właśnie tak smakuje. Kocham to. Czas na fioletowe mochi i mam nadzieję, że też się nie zawiodę, więc... ale super opakowanie. Jest białe. No ale to było przezroczyste. Ale więc... Chciałam, że będzie fioletowy. Zobaczymy. Ale opakowanie ma puls, nie wiem, co to jest napisane, więc no, ale... Ale wygląda zacnie. Naprawdę zacnie, dobra. Odbieramy tego. Kochajcie, od takiego sklepu? Tak, Azja Market, coś takiego. Wow, ej, ale to wygląda... Jakby to było ręcznie robione, dosłownie przed chwilą to jakby to było zrobione. Pachnie bardzo słodko. No, jakimiś ciastkami. Trochę tak, dobra. Bardzo jestem ciekawa. Okej, okay, tylko tak mini babeczka, o matko. Spróbuję tego... Spróbuję tego proszku, dobra, jedz. Nie ma smaku ten proszek. Mąka ryżowa z brokatem.
To jest brązowe w środku. No. Ale brązowy to jest. One dobre. Dobra, muszę się dostać do nadzienia. To są ciastka. Smak ciastek. Ale to jest słodkie. No. O matko. Ale skam w ogóle. Ja myślałam, że to będzie jakieś fioletowe. Poczekaj, bo... Trochę masło orzechowe, to co w środku jest. Daj telefon. Okej, więc poprawiam się. To nie są japońskie cukierki, to jest... Nie mam pojęcia, co to jest, ale to jest to. I to tak smakuje. Ale ma taki... Smakuje jak ciasteczka. Po prostu. Dla mnie smakuje trochę jak taki palony karmel. Z nutą ziemniaka. Mi smakuje jak masło orzechowe. Strasznie słodkie po prostu. To ale oceniam dobra. Na... To pierwsza. 8,5. Ja tak... 5, bo dla mnie to jest za słodkie. Właśnie to jest już ten próg słodkości, przy którym, w sensie... Te pierwsze mocze, które próbowałam, one były właśnie podobnie słodkie do tego i to jest dla mnie już za słodkie. A zielona herbata była super. Czas zakończyć ten filmik. Mam nadzieję, że nasze wspólne testowanie wam się podobało. Jeżeli tak, to piszcie, może więcej filmików będę nagrywać z Milianem. Jak się zgodzi oczywiście. W sumie nie będzie miała wyboru, nieważne. Więc to chyba na tyle. Dobra, wypowiem testu. To chyba na tyle. Dajcie łapkę w górę. Zostawcie komentarz, że chcecie więcej Milianka. Zostawcie subskrypcję, bo moje statystyki pokazują, że większość osób, które to ogląda, nie subskrybuje, a to się musi zmienić. Także zostawcie subskrypcję. Ja się z wami żegnam. Wpadajcie na Instagrama i dzia matane!